Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wszyscy narzekali, że Ameryka to był policjant świata i najwyższy czas, żeby przestała się wpierniczać wszędzie. No i Ameryka przestała się wpierniczać wszędzie. Biden wycofał wojsko z Afganistanu. No i mamy to, co mamy. Biedni Ukraińcy, biedni Polacy, biedni cały świat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No i tak, tak faktycznie jest. To miał być liberałowie, socjaliści, cała lewica, no to zaczęła wierzyć w ten porządek, międzynarodowy porządek, przymus, paragrafy, rządzenie polityczne i tak dalej, i tak dalej. No widać to w Ameryce, to szczególnie po tym, co rząd i poszczególne stany zrobiły Amerykanom pod względem tej pandemii. No, oni po prostu wierzyli w to, że rozkazując, nakazując, przymuszając paragrafami, no to wyregulują całą Amerykę. No i cały świat. Teraz te bezpieczeństwo amerykańskie, no to właśnie zniknęło. Cały ten przez ostatnie 30 lat, no to było w ten sposób, że ta Europa, Bliski Wschód, no i Azja, no to były takie, no relatywnie można powiedzieć, ustabilizowane to te różne lokalne konflikty, no to wszystko się jakoś tak przycichło, nie było tego tak dużo. Liberałowie no to zaczęli wierzyć w to, że w zasadzie to jest produkt tych międzynarodowych przepisów, uzgodnień, porozumień, sojuszy i tak dalej, i tak dalej. I że to wszystko jest bazowane na tym, że są przepisy międzynarodowe. No i handel, no bo handel zawsze niby miał uspokajać ludzi. Handel no to miał powodować to, że ludzie w wojowniczych krajach, jak zobaczą, że robią pieniądze, no to dojdą do wniosku, że mają pieniądze, no to nie potrzebują napadać. No teraz okazuje się, że Chiny akurat mają od groma pieniędzy, no i myślą o napadaniu. Ruscy też mają od groma pieniędzy z ropy, którą Niemcy kupowali i starali się płacić, zlikwidowali, zabili przemysł energetyczny w Polsce, w Europie, u siebie tak samo. Nie, no u siebie też jeszcze jest wydobycie, w Niemczech jest wydobycie węgla, tylko zrobili Polaków frajerów, że kazali im zamykać się wszystkie kopalnie, no ale to taka idea była, że będziemy dawać pieniądze Ruskim, no to Ruscy będą nas przyjaźnie traktowali, uspokoją się i tak dalej, i tak dalej. No to konserwatyści też wierzą w wolny rynek, ale w zasadzie no to każdy normalny rozumie, że z wściekłym psem, no to trzeba spokojnie przemawiać do wściekłego psa, no ale trzeba mieć kija z tyłu. No i teraz ten cały porządek taki sił światowych, czyli Rosja, Ameryka i Chiny, no to było właśnie na zasadzie tego kija jako bomb atomowych. Te 5-6 tysięcy bomb atomowych, które ma Rosja i Ameryka, no to zawsze to jakoś tam stabilizowało. To był taki pokojowy wyrównywacz, taki pokojowy kij. No Chiny to widzą, dlatego one się przymierzają właśnie do Tajwanu, ale też troszeczkę inaczej chcą zrobić to tym przewrotem wewnętrznym. Tam napaść i kompletnie najechać nie zrobią tego. No, na Ukrainie jest to samo. Ruscy weszli na te wschodnie tereny, atakowali pewne rejony, tak wybiórczo, chirurgicznie rozwalali, no żeby steroryzować i rzucić Ukraińców na kolana.
no, Ukraińcy nie dali się rzucić na kolana, no ale Polska, w Polsce wylądowało 2-3 miliony tych Ukraińców, tam na Mołdawii też wylądowało od groma ludzi, Ruscy też sami uciekają, no ale pokój nastąpi, tak, ten pokój nastąpi już wkrótce. No i co? Rosjanie osiągną to, co chcieli. Rosjanie już osiągnęli to, co chcieli, no bo NATO nie będzie na Ukrainie, taka strefa zaporowa będzie, Ukraina to będzie taka strefa zaporowa przeciwko NATO. Krym będzie przepisany na Rosję, Donieck i całe ten wschodnie rejony Ukrainy też będą przepisane na Rosję. Także osiągną to, co chcieli. Jak popatrzeć na ten cały system ostatnich też 20-30 lat, no to ruska wojna w Gruzji, tak, to był 2008 rok na Ukrainie, no to ta wojna w sumie trwa od 2014 roku, te wszystkie te rejony separatystyczne, no to tam Ruscy mówią, że Ukraińcy używają tych swoich narodowych socjalistów, ich wyzywają, no ale jednak było sporo tych lokalnych wojen. Irak napadał na Kuwejt, ten wojna iracko-irańska, Jemen, Syria, Chińczycy, cała ta ekspansja, całe to rozszerzanie Chińczyków w Azji, no to widać, że te lokalne takie bitwy czy konflikty, no to są na porządku dziennym, to nie bardzo dotyczy Ameryki, no ale Ameryka też pojechała dwa razy na Bliski Wschód. Była policjantem świata, wszystkim to się nie podobało. Teraz ta rosyjska wojna w Europie, no to jest pierwsza taka wojna, która chce zmienić ten balans, jak Xi Jinping spotkał się z Putinem dwa miesiące temu przed Olimpiadą Zimową, no to oni właśnie ustanawiali nowy balans sił światowych. Także to będzie decydujące, to będzie bardzo decydujące to, co się będzie działo w Europie, na tym, co będzie się działo na Tajwanie. No te lokalne bitwy, no to były, są i będą przez lata, dlatego że to wszystko zawsze jest to geograficznie, no to zawsze są te konflikty bliskie, tak? Tam mało kto się leje z daleka, zawsze się leją poprzez wspólną granicę. No bo to zawsze jeden kraj chce najechać na drugi kraj, no bo tam zawsze były jakieś takie pytania dotyczące czy ludzi, czy polityki, czy swoich, czy innych i tak dalej, i tak dalej. No często mówią, że bronią kogoś, tak jak Niemcy wjechali na Czechosłowację, że bronią swoich Niemców, tych sudeckich. No to teraz właśnie Rosja też wjechała na Ukrainę, powiedziała, że tam w zasadzie zaczyna się narodowy socjalizm, no i że muszą mieć tą swoją barierę przeciwko NATO. No ale no problemem. Sytuacja jest taka, że ci, co napadają, no to mają coś do zdobycia, ci, co są napadnięci, mają dużo do stracenia, ale też mają coś do zdobycia. Także bardzo często
dwie strony są mniej zainteresowane w tym, żeby zapobiec wojnie, a bardzo często są zainteresowane w tym, żeby osiągnąć coś po wygranej wojnie. No, te obydwie strony zawsze myślą, że sami że ich strona wygra, no, ale to są realia. To są realia, to jest rzeczywistość taka, kiedy po prostu dwa koguty czasami staną do siebie i zaczynają się lać. Stany Zjednoczone, no to jakoś tak bardziej szeroko patrzyły na tą sprawę historycznie, no przed Bidenem. Trzeba powiedzieć, że teraz to historycznie jest historia Ameryki przed Bidenem. No i teraz mamy historię w czasie Bidena, no i będzie historia po Bidenie. Historia po Bidenie, no to będzie bardzo, bardzo szybka, bo mamy już praktycznie kwiecień, także, że to jest 7 miesięcy do wyborów w listopadzie. Wybory w listopadzie, no to będzie po prostu poszatkowanie kongresu. Republikanie zostaną wybrani do Izby Reprezentantów i do Izby Senatu. Po prostu będzie mniejszość socjalistów, demokratów w Ameryce, no i jest nadzieja, że Ameryka wróci w miarę do normalności. No ale to też trzeba pamiętać, że komuniści opanowali całą Amerykę. Komuniści opanowali wszystko. Opanowali przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, uczelnie. Opanowali muzea, opanowali Disneya. Opanowali politykę na potęgę. Firmy komputerowe, firmy internetowe. No jest to po prostu, oni są wszędzie. No tyle tylko trzeba pamiętać, że to jest 10, 15, 20% społeczeństwa. Że społeczeństwo to nie są ci ludzie. Ci ludzie po prostu najbardziej aktywni tam działają, ale 80% to nie są aktywiści. Także połowa Ameryki to jest konserwatywna. Teraz przypuszczam, że 1/3 demokratów to zaczyna rozumieć, że lewacy ich uprowadzili i sprowadzili na manowce. Także że w listopadzie będzie nowa Ameryka. Ta nowa Ameryka się zrobi. Biden no opowiadał, że nie można doprowadzić do tej trzeciej wojny światowej. No ale regionalnie na całym świecie, no to niektóre, dużo tych krajów, no to oni jednak starają się uzyskać strefy wpływów. No i te niektóre kraje, no to zdecydują się na walkę. Większość krajów zdecyduje się na bitwę przeciwko temu, żeby nie stracić niezależność. No i teraz Ameryka musi się zastanowić, co z tym wszystkim zrobić. No to Biden no popełnił parę idiotyzmów. Mówił o tym szkoleniu tych amerykańskich żołnierzy, o potencjalnym wkroczeniu Amerykanów na ziemię Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. No ale to już jest, to jest sprawa, można powiedzieć, no ważna, ale na dzień dzisiejszy drugorzędna. Bo no długoterminowo, czy Rosjanie, czy oni mogą zająć i zostać na tej Ukrainie? No długoterminowo to raczej nie, no bo tam będzie jednak Ukraińcy, no to będą szukali tej zemsty i nawet jeżeli część Ukraińców by zdecydowała się kolaborować z Rosjanami, no to będzie bardzo kosztowne dla Rosji i nie będzie za bardzo takie korzystne. No w wypadku Rosji, no to Rosja
wystartowała z tych pozycji pokazania, że jest potężna. Tamta polityka, propaganda wygląda na to, że przekonała bardzo dużo też Rosjan, że słusznie wchodzą na Ukrainę. No, dużo sportowców, dużo aktorów i tak dalej, no, zdecydowała się opuścić Rosję właśnie z tego względu. No ale nawet w wypadku konflikt Rosja-Ukraina, no to ten taki długoterminowy konflikt jest chyba bardzo często preferowany niż to, żeby jakiś zgodzić się czy dojść do jakiejś umowy. No, Wszyscy chcą tą umowę, ale teraz Putinowi, no to nie wiadomo, co zostało. No, wycofa się, przypuszczalnie go, bo jeżeli się wycofa, no to on już można powiedzieć praktycznie rzecz biorąc, raczej chyba się nie odwinie. Rosjanie przemyśleli te wszystkie te swoje straty, kiedy zaatakują. Ukraina oceniła to wszystko, swoje straty, kiedy była zaatakowana, no bo wszyscy liczyli, że będzie nagroda za napad i nagroda za obronę. No, Ameryka teraz tam miliardy dolarów daje w dodatkowym jakimś tam sprzęcie i jakoś bezpośrednio, także to są potężne pieniądze dla Ukrainy. Jakiś tam będzie plan na pewno plan Marszala dla Ukrainy, także z tej biednej Ukrainy amerykański podatnik znowu będzie budował Ukrainę tak jak zbudował Niemcy Zachodnie. No i Niemcy Zachodnie zostały zbudowane pieniędzmi podatnika amerykańskiego, no a później w zasadzie Niemcy jako takie, Angela Merkel, socjalistka z NRD, no to powiedziała Ameryce, żeby Ameryka się pocałowała tam, gdzie słońce nie dochodzi. No i teraz Ameryka znowu będzie pompowała po tym pokoju z Rosją za 2-3 tygodnie, no to Ameryka, amerykański podatnik znowu będzie odbudowywał Ukrainę, tak jak odbudował Japonię. No Japonia, no to też był smród, brud i ubóstwo. Niemcy był smród, brud i ubóstwo po wojnie. To na Ukraina po rozpadnięciu się ZSRR no była jaka była. A teraz ten napad ruski, no to da im jakiś taki zastrzyk ekonomiczny z Ameryki, że część ludzi może powiedzieć, że napad ruskich na Ukrainę to była najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć u Ukrainie, tak? No to był taki kawał, że Polska tam no, było coś takiego, że wypowie wojnę i chyba, że Amerykanie przyjdą, czy coś takiego. No i teraz jest tak, że Amerykanie przyjdą na Ukrainę, będą im pomagać. Te konflikty we wszystkich miejscach świata, no były jakoś tam kontrolowane w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, no i Ameryka jako te silne ramię ONZ-u, no ale teraz dlatego, że mamy Bidena w Białym Domu, przez to, że mieliśmy Afganistan, no to właśnie dzikie ludy jak Putin z maczugą przyszły po prostu i leją. Także trzeba życzyć, żeby to się zakończyło jak najszybciej. No i żeby Ukraina doszła do siebie. No ale niestety znowu będą płacili amerykańscy podatnicy ciężkie pieniądze właśnie za to wszystko, za ten bałagan europejski. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz?
tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Ostatnie 5 filmików było zdemonetyzowanych, no po odwołaniu likwidują, przywracają monetyzację. Myślę, że dzisiejszy ten znowu będzie zdemonetyzowany. Nie narzekam, ale mówię jak jest. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Pilnujcie się, nie dajcie się uwieść socjalistom. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co on robi. Widzicie, do czego doprowadził świat, do czego doprowadził Amerykę. Zdrowia dla normalnych.